Rafineria w Gdańsku wzbogaciła się o nową instalację, a oferta handlowa Lotosu o wysokiej jakości produkt. Chodzi o frakcję ksylenową wykorzystywaną przez branżę petrochemiczną, m.in. do produkcji poliestrów, z których z kolei powstają wyroby plastikowe czy tekstylia. Nie powiedziałbym oczywiście, że jesteśmy petrochemią, natomiast dotykamy tego rynku, wchodzimy na ten rynek, gdzie ten surowiec petrochemiczny, frakcja ksylenowa będzie używana. Także rynek petrochemiczny, jeżeli on będzie rósł, a takie mamy projekcje, badaliśmy to, ten rynek znacznie bardziej rośnie niż rynek naftowy, niż rynek konsumpcji ropy naftowej. Czyli ten surowiec będzie bardziej ciągniony przez petrochemię. Produkcja ksylenów, mających wyższe marże handlowe niż reformat benzynowy, to reakcja Lotosu na nadprodukcję benzyny w Europie. Instalacja wydzielania ksylenów z reformatu nie jest dużym elementem całości, że tak powiem, rafinerii, bo to jest niewielka instalacja. Oddawaliśmy ostatnio instalacje znacznie większe, 10+. Ta instalacja będzie produkowała około 100 tysięcy ton mieszaniny ksylenów. Reformat zawiera bardzo dużo aromatów. Te aromaty są limitowane w benzynach motorowych ze względów głównie ekologicznych, zdrowotnych. W związku z tym mniej będzie tych aromatów. Z drugiej strony mniej będzie dla nas komponentów benzynowych, czyli tych komponentów, które są w tej chwili na rynku, myślę tutaj o benzynach motorowych, coraz mniej poszukiwane. Rynek benzyn jest coraz mniejszy, nawet w kraju. Utrzymuje się mimo wzrostowego rynku na paliwa, to benzyny mają coraz mniejszy udział. Odbiorcą ksylenów jest japońsko-niemiecka spółka Mitsubishi International. Lotos podpisał z nią umowę o wartości ponad 800 milionów złotych na sprzedaż ksylenów przez 3,5 roku. Lotos and Mitsubishi International has a very good relationship. We call it partnership. It's been a long time already, more than 6 years. And we are enjoying this cooperation together. We found the mixed xylene demand will be increasing in Europe. So we just kind of shift our operation and have a good relationship with Lotos for future marketing together. A jaka współpraca rysuje się przed Lotosem i Mitsubishi? We had already discussing on the few subject or project together. And I hope this cooperation will continue.